No to czas się skierować w stronę latarni. Niech no ja tylko znajdę, prędy to się szło. Mam nadzieję, że tędy. Bo szczerze powiedziawszy, drogi nigdy nie pamiętam. Oho, wiewióry. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że... O! Okej. Okay. Tu jest! Moja nowoczesna piłka plażowa! Byłem pewny, że ją zgubiłem! Aha. I tak jest głupia! O, już nigdy jej nie zgubię! Pójdę ją ukryć! Nie patrz! Nie mamy za bardzo... Dobra, gotowe! Dobrze. Chodźmy już do tej latarni. To jest chyba dla mnie wskazówka, w każdym razie powinna być, że... to dobra droga. Dymi się! Co za głupek rozbił brykę? Nie ja. Jest już dość ciemno, nie boicie się? Pewnie, że nie! Przeganiamy strach, odgrywając rolę! Co? Tommy jest super silnym rycerzem, a ja potężną czarodziejką. Właśnie! Zniszczymy każde zło! Bardzo ładnie. Ty też odgrywasz? Nie? Jest na to zbyt mało fajna. Hej, potrafiłabym, gdybym tylko chciała. Zaraz wam pokażę. Tak, czyli idziemy dobrą drogą. Jednak. No i właśnie, nadarzy się okazja do odgrywania rol. Ło, wiewiółka! No niech będzie. O nie, to straszliwy wiewióro-smok! Nie martwcie się, dzieci, obronię was. Najlepszą obroną jest atak. Serio? Niech będzie... pięść apokalipsy. Głośność wrzasku najgłośniej. Twój czas dobiegł końca, wiewióro smoku. Hiha! Przestań, bo powiemy mamie, że znęcasz się nad zwierzętami. No, a ona nas skarży policji. Co? Ja tylko nie zamierzałam... Nie mówiliście, że lubicie odgrywać? No i wiewiórka się na nas wypięła. Wstydź się! Nazwijmy ją Teddy. Dobra. Zapomnijmy, że to się stało. Aż ptaszysko zareagowało. Dobra, ale w takim wypadku jesteśmy już chyba blisko, mam nadzieję. Tak jest. O, dobrze, podejdźmy więc do tej nieszczęsnej. O, zaraz, zaraz, widzę. Ktoś tu jest. Ku pamięci River Wiles. River Wiles? Była żoną Johna? Nie wiem. Chodźmy, latarnia jest tam. No dobrze, skoro tak bardzo chcecie wejść do tej latarni... No to wchodzimy, aczkolwiek czeka nas trochę schodów do pokonania. To tutaj! No, jeszcze więcej królików z papieru. Wygląda na to, że nie była zapalana od lat.
No to przyjrzyjmy się temu królikowi, który został tutaj wyróżniony. Kolorowy papierowy królik. Hej, w tamtym tygodniu jeszcze tu tego nie było. Aha, Johnny musiał przyjść tu, zanim znowu zachorował. Tylko ten ma dwa kolory, co? Wiecie, te króliki właściwie wyglądają na dość trudne do złożenia. Dość dziwne hobby. Oho, to mój telefon. To Watts. Wszystko gotowe? W porządku, zaraz tam będę. Dlaczego masz taki dziwny dzwonek? Bo odstrasza potwory. Dalej, wracajmy. I tak, zgarniamy papierowego królika do kieszeni. O, dlaczego spóźniłaś się tylko o pół godziny? To przecież nie tak, że mamy umierającego klienta czy coś. Coś mnie zatrzymało. Mnie również coś zatrzymało. To coś nazywa się nasza praca. Przestań się rządzić. Spóźniłam się ten jeden raz i już mi wypominasz. Powiedz chociaż, że wszystko gotowe. Oczywiście, że gotowe, ponieważ ja jestem kompetentny. Twój hełm czeka na kanapie. Raz, dwa. Zaraz cię kopnę, Neil. Tak, rozpoczynamy. Gotowi czy nie? Jedziemy z tym koksem. Tak jest. To powinno być ostatnie dostępne wspomnienie. Wyłącz mowę dla wszystkich prócz Johnny'ego. Zrobione! Dorwijmy go! W każdej chwili możesz sprawdzić swoją pozycję w czasie, przesuwając kursor w stronę górnej krawędzi ekranu. Tak jest. Tutaj możemy określić się czasowo. No i w porządku. Chodźmy w takim razie, ale widzę, że... wciąż możemy sobie obejrzeć ten zegar. Ciekawe. O proszę. Notatka do dziennika, tak? Zegar w domu Johnny'ego nigdy nie tyka. Okej. Ciekawa informacja. I w takim razie musimy teraz znaleźć samego Johnny'ego. Sądzę, że będzie gdzieś... w okolicach klifu, nie? Jak mi się wydaje. Oho! Johnny? Cóż za miła niespodzianka! Nieczęsto miewamy tu gości. Jestem doktor Eva Rosalyn, a to... Doktor von Matterhorn. Doktor Lorenzo von Matterhorn. Doktor Neil Watts. Czy słyszałeś o agencji Sigmunda do spraw generacji życia? O, jesteście z agencji? Cóż, za zbieg okoliczności. Właśnie myślałem o tym, by was wezwać. Lily, przynieś nam proszę herbatę. Lily? Właściwie już nas wezwałeś. Przybyliśmy z niedalekiej przyszłości, by wypełnić naszą część umowy. Ostrożnie, jeśli spadniesz na dół, będziemy musieli ponownie wczytać wspomnienie.
Uważaj na słowa, Neil. Mógłbyś okazać odrobinę szacunku. To tylko program, wiesz? Wiem, ale to jego najświeższe dostępne wspomnienie. Potrzebujemy jego kooperacji. Jeśli przyjdzie co do czego, możemy je zrestartować. Po co mielibyśmy marnować czas? Jesteście tu, aby zabrać mnie na księżyc, prawda? Tak, John. Miałem chyba całkiem dobre życie. Najwyraźniej niewystarczająco dobre. Więc da się to zrobić? Możecie zabrać mnie na księżyc? Nie możemy, ale ty powinieneś móc. Dlaczego chcesz tam lecieć? Nie wiem. W porządku. Możesz nam powiedzieć. To może pomóc nam w spełnieniu twojego marzenia. Pragniesz sławy, pieniędzy? Musisz mieć jakiś motyw. Przykro mi, ale ja naprawdę nie wiem. Po prostu chcę. Już widzę, że będziemy mieć przechlapane. Niemniej jednak, Johnny, oto co zrobimy. Musimy dostać się do twojego dzieciństwa, ale to zbyt wielka odległość, by pokonać ją jednym skokiem. Zatem będziemy musieli podróżować przez twoje wspomnienia krótkimi skokami. Na co wyraziłeś zgodę w niedalekiej przyszłości? Kiedy umieścimy punkt orientacyjny w twoim dzieciństwie, by móc łatwo do niego dotrzeć, wrócimy tutaj. Wtedy właśnie będziesz musiał pomóc nam wpłynąć na ciebie z dzieciństwa, by został astronautą. Albo zaczął szukać ogromnej katapulty. Rzecz w tym, że będziesz wtedy musiał powiedzieć nam więcej niż nie wiem. Jeśli tylko możecie zabrać mnie na księżyc, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wam w tym pomóc. Dobrze. A teraz, by skoczyć do innego wspomnienia. Potrzebujemy jakiegoś przedmiotu, z którym jesteś związany emocjonalnie. Masz dla nas na początek jakąś pamiątkę? To wystarczy. Cóż, możemy? Panie Przodem. Tak jest. Możemy się zająć króliczkiem. Tak, księżyc. Będziemy musieli najpierw przygotować tę pamiątkę. No to ją przygotujmy. I tak, przygotowywanie pamiątek polega na tym, że trzeba rozwiązać tego typu zagadkę. Czyli wypełnić tak naprawdę... te pola. Tak jest. Im mniej ruchów, tym lepiej. Pamiątka może teraz zostać aktywowana w celu dalszej podróży. W porządku. Skaczmy. Tak jest. Chwileczkę. A co z moją prywatnością? Teraz się będziesz tym przejmował? Postaramy się jej nie naruszyć. Ale w większości przypadków nie da się tego uniknąć. Wyłącz widzialność i interaktywność. Zrobiłby się bałagan, gdyby ktoś nas zobaczył. Tak, zadowolona?
cholera, o co chodzi z tymi królikami? Mam gęsią skórkę. Powinniśmy najpierw sprawdzić jego akta pod kątem psychopatii. Co je... Usłyszał mnie? To niemożliwe. Prawdopodobnie to tylko część jego wspomnienia. Tym bardziej pozostaję przy swojej propozycji. W każdym razie przestań paplać i znajdź jakąś pamiątkę, z której będziemy mogli skoczyć dalej. Tak jest, wobec czego szukamy dalej. Potrzebujemy 5 ogni w pamięci. No to przejdźmy się, zobaczmy co i jak. Tak jest, kolorowy papierowy królik. O, o, jesteśmy wyjątkowi. 2 kolory, podczas gdy twoi bracia wyglądają jakby to utopili się w wybielaczu. Mówiłeś coś? A, uważasz, że jesteś dziwaczny? Ależ tak, całkowicie się z tobą zgadzam. No to mamy pierwsze ogniwo. Ciekawe, czy udałoby się zrobić... z dziobaka wspomnienie, ale chyba nie bardzo. Zegar chodzi, ale bezgłośnie. No proszę. Zawsze coś. A to jest nasze wyjście. No ale musimy się rozglądać dalej. Tak jest, kolejny bezgłośny zegar. I kolejne wspomnienie. Tak jest. Oho. Stary połatany plecak. Co to ma być? Pamiątka rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie? Niedługo się przekonamy. I słoik. Pełen oliwek, ojej. Fuj, nienawidzę ich. Czego tu nienawidzić? To przecież oliwki. Dokładnie. Ale jak widać, nasz delikwent jest z nimi związany. Nowe szaty cesarza, Hans Christian Andersen. Pamiętacie, ostatnio czytaliśmy fragment tej książki? No i dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. Świeże dzikie kwiaty, no proszę. I mamy w ten sposób komplet. Przestań, jeśli będziemy wyjaśniać mu naszą obecność w każdym wspomnieniu, to oszaleje. Nie kuś. Doktor Watts na pewno chętnie skorzystałby z takiej okazji. No i dobra, przygotujmy w takim wypadku kolejny obiekt. Hadouken! Co to było? Co? Dość tego, od teraz ja zajmuję się rozbijaniem. Nie umiesz się bawić, Rosalyn. Tak jest, przygotujmy ją sobie. I znając życie tym razem tak. Zagadka na 3 ruchy. I podpowiedź, przypomnienie. W ogniwo wrogu obraca fragmenty po przekątnej. No to zróbmy, jak nam każą, nie? No i dobra, rozumiem. Czyli tak i tak. I udało się w 3 ruchach. I aktywujemy tę pamiątkę. Oho. Lubię obserwować deszcz pod warunkiem, że na mnie nie pada. A mnie zupełnie nie przeszkadza, kiedy na ciebie pada. Wygląda na to, że te skoki przez pamięć pozwalają przekroczyć krótki okres czasu. Musimy znaleźć porządną pamiątkę, inaczej zajmie nam to wieki. Tam, lepiej podziwiaj krajobraz. Już mieliśmy okazję podziwiać krajobraz, także nie potrzebujemy robić tego ponownie. U pamięci E. Wiles. No tak. Stary pluszowy dziobak. Poważnie, moim zdaniem to zwierzę zwyczajnie nie ma prawa istnieć. Świat jest za mały dla was dwóch. Coś jeszcze, czy nie bardzo? Nie bardzo. No dobra. Udajmy się więc do latarni.
Udało się, River. Tak jak ty, będę mógł opiekować się nią każdego dnia. Już nigdy nie będzie sama. Pewnie nigdy nie zrozumiem dlaczego, ale postąpiłem zgodnie z twoim życzeniem. Jestem pewny, że Anya też jest ci wdzięczna. Ale kiedy odejdę... kto zaopiekuje się nami? Kim pani jest? Mam na imię Ewa. Przechodziłam tylko. Była twoją żoną? Tak. Miała na imię River. To wyjątkowe imię. Nie musiało tak być. O? Nie, nie musiała tego robić. Ale ona... nie zrozumiałabyś. Nawet ja nie rozumiem. Tak jest. Mamy nową notatkę w dzienniku. Ktoś, na kim Johniemu i River zależało. Tak jest. A więc dołączmy do Nila. Nie ma co tutaj dłużej zwlekać. W końcu jest robota do wykonania. Wreszcie się zjawiłaś. Pomyślałem już, że spadłaś z klifu. Co robiłaś? Podziwiałam widoki, a co miałam robić? Znalazłeś coś? Sporo rzeczy. Bardzo sporo, aż trudno policzyć. Ha, to miejsce wygląda na dość puste. To latarnia morska, czego się spodziewałaś? Tak czy inaczej, zobaczymy się po drugiej stronie. Baw się dobrze, rozbijając barierę jeszcze raz. Mało pomocny ten nasz doktor Watts. Zepsuta lampa latarni morskiej, tak jest. Oho. I mamy komplet. Tak jest. Rozbijmy barierę i przygotujmy sobie... kolejną pamiątkę. I tym razem co? No, w sumie tak. Teraz nam to tłumaczą, że to jest idealnie to minimalna liczba ruchów, w której można uzupełnić pamiątkę. Czyli w trzech ruchach można ją zmajstrować sobie. No dobra. Proszę bardzo, są trzy ruchy. I zabieramy się stąd. Nie ma co chyba tutaj dłużej przesiadywać. Tak jest. Wystarczająco dużo. Kiedy zapłacimy za twoją operację, zostanie nam akurat tyle, by starczyło, więc nie martw się. Białe kłamstwo. Tak to się nazywa, prawda? Nie, jestem pewny, że jakoś... Przestań.
Nie lubię, jak kłamiesz. Przeliczyłam nasze finanse, wiem, jak wyglądają. Dlaczego chcesz mnie przekonać wbrew mojej woli? Potrzebujemy pieniędzy na twoje leczenie, River. Rozumiem, że Anya wiele dla ciebie znaczy, ale to po prostu zbyt wiele. To znaczy, ona nie jest nawet... Wiesz, co mnie uszczęśliwia, Johnny? Co? Wiesz? Cóż, ja wiem. Po prostu mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. River. Kiedy przyniosą papiery ze zgodą na leczenie, nie podpiszę ich. Do ciebie należy decyzja, co zrobić z pieniędzmi. Ale jeśli zechcesz spełnić moje życzenie, chciałabym, abyś dokończył budowę domu. A potem zamieszkaj w nim i każdego dnia, proszę, opiekuj się nią. Odwiedzaj ją, rozmawiaj, pocieszaj. Nie chcę, żeby znowu była sama. A co z tobą? Szczęśliwa. Będę szczęśliwa. Johnny? Tak? Zrobiłam to. Powiedz mi, co to jest. Co? Po prostu powiedz, co to jest. To królik, jak wszystkie inne, które zrobiłaś. Co jeszcze? Jest z papieru. Co jeszcze? Ma żółty tułów, a reszta jest niebieska. Dobrze, co jeszcze? Posłuchaj, River. Napisałem piosenkę dla ciebie. Aha. Więc chciałabyś jej posłuchać? Tak. Nie musiałeś specjalnie wnosić fortepianu na górę. Słyszałabym cię dobrze przy otwartych drzwiach. Nazywa się Dla River. Czemu tak banalnie? To tylko tytuł roboczy.